Wielowymiarowa opieka nad rodziną będzie priorytetem nowej kadencji Andrzeja Dudy. Prezydent skupi się także na walce z pandemią koronawirusa i kryzysem gospodarczym. Na początku drugiej kadencji prezydent Andrzej Duda zajmie się sprawami rodziny, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To będzie kwestia dalszej opieki nad polską rodziną, tej wielowymiarowej, tej, która dotyczy spraw materialnych, ale także pewnego ładu społecznego wokół polskiej rodziny. Jednocześnie prezydent położy duży nacisk na pokonanie pandemii koronawirusa oraz kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią. Pan prezydent powiedział wyraźnie, że chciałby wokół spraw polskich budować znacznie szersze poparcie niż tylko większość parlamentarna, dlatego że do przeprowadzenia reform, do naprawy tych elementów polskiego życia publicznego, które wciąż wymagają naprawy, w niektórych przypadkach potrzeba większej mobilizacji. Prezydent Andrzej Duda zamierza złożyć pierwszą wizytę zagraniczną w Rzymie i Watykanie. To wyraz solidarności z Włochami, które najbardziej ucierpiały w Europie z powodu epidemii. Do wizyty dojdzie prawdopodobnie wczesną jesienią.